Witam Was serdecznie na kolejnym kursie. Dzisiaj mamy kolejne zadania do wykonania. Mamy jedno zadanie jeszcze ze switcha i jedno zadanie z pętli while. Poznamy dzisiaj pętlę while, zobaczymy jak ona działa i co to w ogóle jest pętla. Więc podstawowo, jak standardowo, jak co lekcję, tworzymy nowy projekt. Zadanie robimy teraz 11. Również folder. Zadanie 11. Przechodzimy standardowo do programu głównego. I lecimy. Czyli co mamy pierwszym? Napisz program, który przeliczy metry na inne jednostki. Nawia się centymetry, milimetry, kilometry. No próbujemy. Czyli mamy metry, tak? Czyli musimy zapytać użytkownika. Podaj ilość metrów. I musimy sobie pobrać cein metr. No i teraz musimy również zadeklarować zmienną metr. Też używamy tutaj floata, czyli zmiennej z zakresu liczb rzeczywistych. Cin, tak? Czyli mamy podaj ilość metrów. OK. Teraz musimy też zadać użytkownikowi pytanie, na co chce przeliczyć. I do tego użyjmy funkcji switch, czyli podaj jednostkę miary, na jaką chcesz przeliczyć. I tutaj wyświetlamy mu trzy opcje, tak? Czyli pierwsza opcja najpierw zamiana metrów na centymetr. Druga opcja metrów na milimetry. Trzecia opcja metrów na kilometr. I teraz musimy oczywiście tutaj wprowadzić następną zmienną. Jednostka. Tutaj można dostać int jednostka. Dobra, mamy to już. Mamy już taki, powiedzmy, pierwszy etap zakończony. Przechodzimy teraz do stworzenia instrukcji switch. Tutaj tej instrukcji najpierw musimy ustalić, co. Na jaką jednostkę będą zamieniane powyższe metry, tak? Czyli co robimy? Robimy tak, piszemy sobie przykład, case 1 i tutaj dajemy cout i tutaj musimy sobie to przeliczyć, tylko tak, zrobimy tak. Podaj ilość metrów, tak? W metrach. Czyli zróbmy tak. Metry, czyli ilość metrów na centymetry wynosi. I tak o. Coś takiego. Dobra. A tutaj sobie skopiujemy. 3, 2. Tu zamieniamy na milimetry, a tu zamieniamy na kilometry. No dobra. Tylko teraz tak, tu musimy napisać jakieś obliczenie, które zapomniałem jeszcze tutaj o tym ważnym znaczku. Tutaj musimy napisać w tym miejscu działanie, które nam przeliczy metry na centymetr. W jednym metrze jest 100 cm, czyli zmienną metry musimy podzielić przez 100. Dalej. Teraz musimy. Dobrze mówię? Teraz metry na centymetry, przepraszam. Nie, to przenoszę przez 100, bo byłoby za mało. Teraz tutaj musimy metry zamienić na milimetry. I tu będziemy mieli.
metry tutaj podzielić przez. W jednym metrze mamy 100 cm, a w jednym centymetrze mamy 10 mm. I to będzie wyglądało następująco. Czyli idziemy przez 1000, tak? Przepraszam, znowu, może bo jest jednostka większa. I teraz metry mają być w kilometrach, czyli będziemy dzielić przez 1000. Teraz będzie dzielić. No to sprawdzamy, tak? O, nawet się skompilowało bez problemu. Dobra, to tak, ilość metrów? Przykładowo 1 metr. Zamieniamy na centymetry. 100 cm, zgadza się. Ilość metrów 1 zamieniamy na milimetr. 1000 mm to jest 100 cm, tak? Kolejny 1 metr to jest ile kilometrów? 0,1 tysięczna. 1 metr to jest 1 tysięczna. Więc mamy zadanko wykonane. Można oczywiście jeszcze tutaj zrobić dodatkowego defaulta. I tu będziemy mieli see out. Błędne dane. Break, perła. Możemy również tutaj na początku też sprawdzić, czy jednostka w metrach jest większa od 0. Czyli przykładowo działoby to na tej zasadzie. O, możemy dzisiaj zrobić instrukcję, jeżeli w nawiasach posady. Czyli jeżeli warunek jakiś w nawiasie jest spełniony, tak? W przeciwnym razie to będzie wyglądało. Czyli tak, jeżeli metry są większe od zera, wtedy ten cały kod, zobaczcie tutaj wklejam, możemy to tak zrobić, warto jest to tak ładnie ułożyć, żeby to jakoś wyglądało, w miarę, tak? To jest switch, ale do switch jest ok, a jeszcze brakuje na klamry zamykającej do jeżeli. Tak, zobaczcie, jak sobie podświetlicznie na nawias wąsaty, to pokazuje, gdzie jest początek i gdzie koniec. Tu klikamy na początek i nam podświetla tutaj na dole. Czyli tak, jeżeli metry są większe od 0, wykonuj to, w przeciwnym razie see out błędne dane. Mamy jakiś błąd, czyli gdzieś coś za dużo jest, tak, czyli podaj ilość metrów, no, powiedzmy 100, dobra, teraz wpiszmy tutaj na przykład minus 2, błędna i mamy już zablokowane to od strony użytkownika. Dobra, zadanie 11, można powiedzieć, że zakończyliśmy. Przechodzimy teraz do nowego projektu. Będziemy robić teraz zadanie 12. Wybierz folder. Zadanie 12. Już wam zapiszę tutaj, co będziemy robić. Napisz program, który wyświetli liczby od 1 do 40 używając pętli while. Dobra. A while to może napiszemy, że literalnie będzie ładnie wyglądać. Pętla while. Co to w ogóle są z pętle, tak? Pętle to są takie instrukcje, które wykonują się określoną ilość razy lub do spełnienia, znaczy do spełnienia jakiegoś warunku. Poznamy teraz składnie pętli while. Wygląda ona następująco. Tutaj mamy warunek, a tutaj mamy jeżeli warunek jest spełniony.
Czyli jeżeli warunek jest spełniony, wykonaj wszystko, co jest pomiędzy tymi nawiasami wąsatymi. Jak to w prawicy będzie wyglądało? Mamy tutaj jakiś stworzyć warunek. Czyli de facto musimy sobie na pewno utworzyć jakąś zmienną i. I zmienna i to jest typowa zmienna, którą się używa w pędzle. Zazwyczaj ona się tak nazywa w praktyce. Czyli na przykład, jeżeli i jest mniejsze bądź równe 40, wykonuj to wszystko. Czyli wykonuj, zobaczmy, see out i jeszcze endlinemana. Żeby w nowej linii za każdym razem się wyświetlało. Zobaczcie cały czas. 0. Dlaczego? Dlatego, że to i nigdzie nie ma przypisania. Przypisanie to jest coś takiego, wam pokażę teraz. Czyli na przykład do i, czyli do zmiennej i przypisujemy jakąś wartość. Przykładowo 2. Zobaczcie, co się wydarzy. Wyświetla nam same dwójki. Ale jeżeli do tej i byśmy na przykład dodali po każdym obrocie pętli 1, to zobaczcie, wyświetla nam od 1 do 40. Czyli tak jak chcieliśmy na samym początku. Hello world, nie potrzebne. Jeszcze raz skompilujmy. Od 1 do 40, 0 można wyrzucić. To trzeba było wyrzucić na ten ponad sposób. I będzie dyl. Tylko, że tutaj w ten sposób. 40 jest. Jak to działa? I tak, dopóki i jest mniejsze od 40, wykonuj następujące instrukcje. Do i, za każdym obrotem pętli, dodaj 1 i wyświetl i. To i, tutaj tą instrukcję można jeszcze zapisać następująco. Czyli i plus plus, to tak samo jak, to jest tożsame tak naprawdę z i równa się i plus 1. To jest to samo. Które używać? Jak chcecie, bez różnicy, nie ma to większego tak naprawdę znaczenia. Także mamy, zobaczcie, programik napisany. Wyświetla nam wszystkie cyfry od 1 do 40, tak jak chcieliśmy. Nie musieliśmy oczywiście za każdym razem pisać cout'a 1, cout'a 2 i tak dalej. Zrobiła to za nas ta pętla while. Warunek rozumiecie, wydaje mi się, tak? Czyli tutaj musi być warunek spełniony. Jeżeli zostanie spełniony, wykonaj wszystko, co się znajduje w środku nawiasów wąsatych. W takim razie to na dzisiejszą lekcję to tyle. Zapraszam do oglądania kolejnych lekcji. Zapraszam do kolejnych właśnie do kolejnych zadań, które będziemy wykonywać w trakcie. Będziemy teraz poznawać w kolejnych lekcjach kolejne pętle, które zobaczycie, działają w sposób podobny, ale mają takie niewielkie, nieznaczne różnice. Także jak podobał Wam się ten filmik, dajcie łapkę w górę, oceńcie go, napiszcie komentarz i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z tymi filmami. Do zobaczenia.